Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Witajcie, witajcie! Z okazji zbliżających się świąt i otwarcia mojego sklepu edgyplay.pl mam dla Was prezent. Trzymacie kod rabatowy o wartości 30 zł, dzięki któremu obniżycie cenę niesamowitego zestawu koszulki z kubkiem. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym można zrealizować kod. Jeśli chcecie wygrać koszulkę za darmo, zapraszam na Facebooka. Dodatkowo do każdego zamówienia dołączamy niespodziankę. Ogólnie produkty w sklepie będą dostępne do 18 grudnia, czyli do poniedziałku, a następnie będzie trzeba poczekać na następną kolekcję, na następnego dropa, więc macie czas do poniedziałku. I płynę tym statkiem i chyba mi się uda uciec. Uciekłem z więzienia i właśnie płynę na drugi kontynent. Tak tu, kurczę, ogarnąłem właśnie sobie taką łódkę i o, dobiliśmy, właśnie dobiliśmy. Ogarnąłem sobie tutaj naprawdę fajną łódkę, doprowadziła mnie na sam koniec. Udało mi się przepłynąć przez cały ocean, naprawdę cudownie, cudownie jest. Także, kurczę, jestem normalnie chyba jedynym człowiekiem, któremu udało się uciec. O nie, ale tam są ludzie, w ogóle oni mnie mogą zobaczyć. Ja tutaj muszę się ukryć, bo tak naprawdę każdy może się skapnąć, że ja uciekłem z więzienia. Nawet wyglądam, mam dalej ciuchy cały czas więzienne, dlatego będę musiał uważać tutaj. Okej, ja się w sumie nikt nie boję, mam nóż, także tylko każdy zobaczy i od razu będzie uciekał. Ej, macie tutaj nie zwracać na mnie uwagi, jakby coś to mnie nie było. A ty, ziomeczku, masz pilnować tego statku, albo właśnie ten wir cię porwie na dół. Masz pilnować tego statku, rozumiesz? Inaczej kosę dostaniesz. Dobra, także uciekamy stąd. Uciekamy, jak jestem szczęśliwy na nowym kontynencie, tu już jestem bezpieczny, tu praktycznie nic mi nie grozi i chyba nie ma... Leksio, Leksio. Ej, a ty tu co z tym? Co ty z tym kundlem tutaj? Proszę. Co z tam zaplonym kundlem? Ej, zabieraj go! Ała, zabieraj tego kundla! Zabieraj go stąd! Go. Czemu? Rek, stój! Siad! O, dobry piesek! Kurczę. Ale dobrze zareagowałeś, dwa dostaniesz. Mam ci coś zrobić? Ty masz ubiór jak z więzienia! No! Co ty uciekłeś z więzienia przed chwilą? Uciekłem z więzienia i masz się mnie słuchać, rozumiesz? Masz tego kundla trzymać na smyczy, albo ci zrobię krzywdę, rozumiesz? Ale jak go bijesz, to on ciebie będzie bił, dlatego uważaj, ostrzegam cię. Ty uważaj! Zobacz, co ja mam w ręku, mam kosę, nie zawaham się jej użyć. Masz się mnie słuchać. Ty masz kosę? Nie, proszę, nie podchodź ze mną, nie rób mi nic, krzywdy mi nie rób, proszę, zostaw mnie. Mam ci zrobić krzywdę? To inaczej, jak chcesz, żebyśmy się dogadali, masz wykonywać moje polecenia, rozumiesz? No dobra, tylko, ale nic mi nie zrobisz, będę bezpieczny. Jak będziesz się mnie słuchał, to tak. Na razie masz na początku, robić? Na sam początek masz oddać swoje wszystkie pieniądze, jakie przy sobie masz, rozumiesz? Czemu? Czyściutko. To skandal jest, to jest skandal. Oddawaj. Państwo w państwie. Nie zawaham się użyć tego miecza na tobie. Spokojnie, au, jest strasznie bierz mało. Tego kundla, bo go załatwi go. Siad. No. Dawaj. Szczęście. Dawaj pieniądze. Dobra, nakarmię pieska za to, że usiadł. O, dobra. I dobra, daję ci, tylko nic mi nie rób, proszę, 10 złota mam tylko i jabłko złote. O tak, pięknie. Już na nowym kontynencie już pierwsze złoto. To już mi otwiera furtkę na nowe możliwości. Ale masz coś jeszcze? Czemu jesteś taki wściekły? No mam tylko 5 ciastek jeszcze. Bo jestem zły. Jako jedynemu człowiekowi udało mi się uciec. Przypłynąłem tym wspaniałym statkiem, który zresztą zawinąłem. I przypłynąłem tutaj na ten wasz kontynent. W ogóle jest to naprawdę cudownie i tu jestem bezpieczny. Ale wy jesteście serio? W niebezpieczeństwie. Bo ja tutaj przypłynąłem, ja nie jestem dobrym człowiekiem. I o, dawaj to ciastko. Ej, kundlu, zostaw mnie. Ale to jest przysmak dla psa, nie jest tego. Ale mi to też smakuje. Zrobiłeś się. Nie śmiej się ze mnie. Ty chyba bierz tego kundla, powiedziałem. Zaraz wezmę mieczyk, załatwię go. Zostaw go. I masz. Jesteś niefajny, kościół cię ubije zaraz. Przestań. Ale jesteś niemiły, strasznie. Weź w ogóle, skąd ty się wziąłeś, gdzie ty się nauczyłeś takiego charakteru? Miałeś się mnie słuchać. Przestań pyskować, miałeś się mnie słuchać. Prowadź mnie teraz do swojego domku, chcę zobaczyć twój dom. No dobra, ale nic mi nie rób, mi krzywdy to i tą kosę schować, bo ja nie chcę na to patrzeć. No dobra, zaprowadzę cię tam. Ale czego ode mnie chcesz? Po co chcesz wiedzieć, gdzie ja mieszkam? No idę ci zawinąć wszystko, co masz w domu, nie? Twój cały majątek będę zawijała, pewnie twój domek też cały przejmę, także już możesz się z nim pożegnać, wiesz? Ej, no przestań tak mówić, ja ci nie pokazuję po to, żebyś mi przejął, tylko żebyś mi dał spokój mi dać spokój. Tak, dam ci spokój, ale jak będę wszystko miał, co chcę, dlatego prowadź mnie jak najszybciej, albo będziesz miał problemy. Tutaj mieszkasz? Już jesteśmy, spokojnie, nie denerwuj się. Co to jest za domek? Jakiś, kurde, jakaś wieża, rudera jakaś zarośnięta całymi glonami i w ogóle. Stary, gdzie ty mieszkasz? Odgrzybiałeś ten dom?
kiedyś? Żartowałem, ja nie chcę ogólnie ci pokazywać dokładnie swojego wejścia, bo ja się trochę cykam, wiesz? Ta, mnie to nie obchodzi, wiem, że tutaj już mieszkasz, bo już się zdradziłeś, tutaj wchodziłeś. No nieźle sobie tutaj urządziłeś, no pięknie ci powiem, jest łóżeczko. Ja, ty się tutaj nie boisz, ej, gdzie ty jesteś, idziesz? No idę tutaj, przecież idę i po tych linach się próbuję wspiąć, bo... O, jestem, dobra. W drabinę nie mogłeś zainwestować tego złota. No kurczę, ja po prostu w pewnym momencie chciałem się wycofać i powiedzieć, że to nie moje mieszkanie, bo jednak się boję, że coś mi zrobić z tym mieszkaniem. Zobacz, jak ja tu ładnie wszystko urządziłem. No całkiem fajne jest, ale ogólnie to już jest wszystko moje. Ty słuchaj, ty nie wyleciałeś nigdy tutaj, jak tutaj spałeś, bo tutaj trochę strach na takiej wysokości. Tutaj można wypaść przecież, nie? Ogólnie. Nie, tu nic się nie dzieje, tylko tchórze. Ej, jak mnie to bolało, ty jesteś niefajny. Ty, słuchaj, już tutaj nie wchodź na górę, od dzisiaj ja tutaj mieszkam i nawet nie zamierzaj tutaj wejść, bo będziesz miał problemy. Ale jesteś chamem i jesteś prostakiem i wiesz co? I zaraz ci rozwalę tą ruderię, zaraz przyjdę tutaj z kolegami i wysadzimy to wszystko razem z tobą. No jasne, chciałbyś. Macie tutaj już nie przychodzić, a inaczej wszyscy będziecie mieli problemy, załatwię was wszystkich, rozumiesz? Załatwię. Poskarżę się, dzwonię na policję i tej sprawy tak nie zostawię, ale ty masz broń, dlatego nic ci teraz nie zrobię. To widzimy się za niedługo, zobaczysz, jak zaraz łomot ci wpuszczę z moimi kolesiami. Ha, już się boję, nara ziomeczku. No i pięknie, już na nowym kontynencie, domek przejęty, mam tutaj złoto, mam jabłko, mogę już sobie iść nawet na jakieś zakupki, jakbym chciał. Nie no, domek nawet mam fajnie już urządzony, która to godzina? O, już powoli się ściemnia, dobra, wspaniale. O, tutaj nawet jest kuchenka, okej. Także jest naprawdę fajnie. Jest laptop, który oczywiście też zabieram, biorę go, żeby tylko mi nie spadł na dół. O nie, spadł na dół. O nie idę po niego, później po niego pójdę. Dobra, trudno z tym laptopem. Okej, ja tutaj sobie będę mieszkał, ale chwila, w ogóle tutaj coś widziałem. Co to jest? Tutaj mam jakieś kowadło i tu... O kurczę, tutaj coś można tworzyć. A czekaj chwilę, jeszcze sprawdzimy... Wow, zbrojki! Jakieś czarno-białe! Czyli w ogóle mam strój czarno-biały i on miał w ogóle jaki zbieg okoliczności. Czarno-białą zbrojkę, dobra, biorę. Nie, trochę na razie nie pasuje, zabieram ją. I w ogóle ma też kosę nawet miał. Ja i tutaj miał więcej złota. Dobra, jeszcze pomarańczowa zbrojka. Ale chwila, tutaj mogę tą zbroję włożyć. I widzę, że tutaj nawet jest miejsce na mieczyk. Ja to wszystko uzupełnię. Tutaj jest jakiś, nie wiem, create... Ja! Franek! Chwila, tutaj mam nawet jakiś pierścień. Franek? O ja! Franiu, witam! Ja, to jest chyba teraz mój żołnierz! Mój człowiek, który będzie mi pomagał! I mi pomagał, będę się teraz, kurczę, mógł mierzyć z innymi ziomeczkami. Na przykład z tym cwaniakiem. Dobra, Franek, słuchaj, idziesz za mną, będziesz na agresywnym trybie, masz być agresorem. Masz być agresorem, masz walczyć, kurczę, rozumiesz? Ej, nie spadnij tylko! Idziemy na dół, Franek. Tutaj musimy iść zdobyć jedzenie jakieś, bo tego jabłka nie zamierzam teraz tracić, żeby... Już po tobie! Już po tobie! O! Franek już kogoś zabił? Franek kogoś zabił! Ja... Franek, gdzie ty jesteś? Ty kogoś zabiłeś, ja słyszałem! Jaki ty jesteś jeszcze lepszy ode mnie, człowieku! Kogo on zabił? Jakiegoś... I chyba może ta ekipka przyszła z całym... Oni przyszli może z ziomkami tutaj. Albo jakiś policjant może przyszedł i Franek go załatwił. Ja nie mogę, Franek! Ty tu jesteś! Człowieku, gdzie ty jesteś, Franiu? Ja... O dobra, jesteś, mordeczko. Słuchaj, jednak musimy iść na górę, bo słońce zachodzi, a ja tu po ciemku nie zamierzam w ogóle... Nie zamierzam tutaj właśnie łazić po ciemku, bo tu będzie niebezpiecznie. My poszukamy jutro z rana jedzenia i poszukamy właśnie tego cwaniaka, do którego należy ten dom, co tak kozaczył, że przyjdzie z kolegami i mnie załatwi z policją. Policja to mnie może znowu wysłać do więzienia, a ja sobie i tak wyjdę stamtąd, ucieknę, tak jak wcześniej. Dlatego idę sobie tutaj spać. Franek, nie wiem, gdzie ty jesteś, ale będę tutaj na ciebie czekał w domku. Chodź tutaj. O, jesteś, Franio, przyszedłeś, dobra. Także będziesz tutaj sobie stał. O ja, zajumałeś, widzisz? Laptop wziąłeś. Franio, ty to masz łeb, kurczę. Ja, nawet ciastko mi znalazłeś, dzięki. Kurczę, ale wspaniale. On w ogóle, ktoś na dole chciał już wziął to ja, chyba tego laptopa. I Franek go załatwił i zabrał mu to. Nie no, cudownie. Okej, dobra, to ja się kładę i idę spać.
Wow, wstałem, właśnie wstał nowy dzionek, ale wspaniale, ale kurczę, trochę mi się urosło w sumie, trochę mi się urosło i ja nie mogę, to jest taki wspaniały kontynent, tak tu jest pięknie, tak mi się podoba, już się nie mogę doczekać kolejnego dnia właśnie, dzisiejszego dnia dokładnie. Wspaniale, jak tam Franek? O, widzę, że się nieźle wyspałeś, ty to chyba tutaj cały dzień dzisiaj. Okej, w ogóle w sumie w tym stroju jestem bardzo upodobniony do więźnia, bo takie właśnie stroje mieliśmy w więzieniu. Ja się muszę przebrać w ten pomarańczowy strój, także może ja tutaj się przebiorę, stanę sobie tutaj i 3, 2, 1, klap i od razu lepiej. Kurczę, normalnie jak wygodnie, jak mi teraz wygodnie w tym wdzianku. Teraz wyglądam naprawdę fajnie w tym pomarańczowym, w tej pomarańczowej zbrojce właśnie, co tutaj zostawi ten chłopaczek fajny. Okej, dobra, także dzisiaj trzeba coś fajnego porobić. W ogóle musimy też zrobić ekspansję na to miasto. O, kurczę, a kto tam się skrada? Co to? Kto to? Jakiś niebieski ziomeczek? Chwila, za drzewem się schował. Kurczę, nie widzę. Nie widzę, przyglądnę się mu. To chyba policjant! Wygląda jak policjant! Taki mnie policjant podobny ganiał. Ganiał w ten, on się tutaj skrada do mnie. Nie, ja muszę schować. Nie, ja Franek. Franek, idziemy na dół. Franek, biorę cię tutaj na razie, bądź pasywny, bo nie możemy robić na razie przypiksu. Musimy tutaj zachować pozory, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Ja muszę iść to zweryfikować. Jak on się tu czai, to tutaj coś jest nie tak. Tutaj coś jest nie tak. Dobra, chodź Franek, chodź Franek. A, widzę go tam. Ej, ty! Ty, policjanciku! Co ty tu kombinujesz? Co się skradasz? Cześć, Maneczko, witam cię, witam cię, mordeczko serdeczna. Słuchaj, słyszałem w ogóle, że tutaj zamieszkałeś i ogólnie dostałeś właśnie dom po jakimś tutaj ziomeczek ci oddał dom. Tak, dostałem tutaj, mieszkam sobie na spokojnie z moim przyjacielem, tutaj Poznaj, to Franek jest mój przyjaciel, mój naprawdę ochrońca. Super, no? Naprawdę super się składa, słuchaj, bo ja słyszałem, że ty naprawdę jesteś w porządku, ziomal. Tak, zgadza się. I że w ogóle jesteś bardzo przesympatycznym koleżką. No jestem ogólnie, wiesz, ja jestem w porządku koleżką, wiesz. Tutaj słuchaj, się z tego powodu chciałbym ci pokazać wioskę. Ty, słuchaj, policjanciku, ale weź mi daj jakieś jedzonko na śniadanko, bym coś potrzebował. Sypniesz coś? Sypnąłbyś? No nie ma problemu, proszę bardzo. Pork chopiki dla ciebie zawsze i wszędzie. O, dziękuję. Jak jesteś w porządku dla innych, też jesteś to w porządku. Pamiętaj, zawsze będą inni w porządku dla ciebie. No rozumiem, dlatego ja jestem w porządku, wiesz, ja nikomu krzywdy nie zrobiłem, wszyscy, wiesz, wszyscy tutaj całe ten... Całe szczęście, chodź, może się przejdziemy tam gdzieś w stronę miasta, coś ci pokażę. No dobra. Jakiś taki fajny ten... Wyglądasz na całkiem w porządku atrakcje. Człowieka, któremu mógłbym zaufać, dlatego możemy się wybrać. Chodź, Franek, mój przyjacielu. Dobra, idzie mój Franek tutaj. No i ogólnie, a skąd masz takiego Franka? To jest jakiś twój sługa, czy tak, co? Tak, on mi pomaga, wiesz co, jak wczoraj była jakaś akcja, jacyś bandziory przyszły tutaj pod domek, to Franek od razu się z nimi rozprawił, laptopa chcieli ukraść nawet, wiesz? I Franek wziął ich tam, poskładał od razu, laptopa mi przyniósł na górę. No, to jest mój naprawdę, no, załatwi ich. Tu Franiu, powiem ci, Franiu, gratulacje, Franiu, tak trzymaj, Franiu, w stosie jest, ci powiem. Ej, uważaj na niego, uważaj, ej, Franek. Kurczę, ty tutaj się, wiesz, pamiętaj, broń jak nie, coś. Nie, o. A, ruszył na mnie. I Franek, dawaj, ale ty nie możesz, uderzyłeś go, widzisz, on będzie cię cisnął. Au, zaraz ale cię zabije. Ciśni mocno, ej, o. Nie może tak być, stój. Ej, zostaw mnie, strzelaj do niego. Ręce do góry, ej, zostaw ręce do góry, stój, bo strzelam. Ej, zostaw go, policjancie, co ty rozrobiłeś, zabijesz człowieka. Musiałem to zrobić, ręce do góry. Komendant, ej, zobacz, co ja mam nóż, nie zawaham się go użyć. Spokojnie, dojdźmy do kompromisu, no. Bo ja też mogę strzelić. Słucham, jak wyobrażasz sobie ten kompromis teraz? Zabijeś mojego przyjaciela, co? Co chcesz? Czemu on mnie zaatakował? Ja mam takie prawo na służbie odstrzelić gościa, który mnie atakuje i brakowało mało, żeby mnie zabił praktycznie. Ale ty go pierwszy uderzyłeś, ty go zaatakowałeś, widziałem to, jestem świadkiem, gdzie jest twój komendant? Zaraz pójdę ale komendantowi. Ale on z nożem do mnie wyskoczył, ja tylko na ręce chciałem się z nim zmierzyć. Wszystko komendantowi powiem. O kurczę, zatwiem, o dawaj spluwę. Ja kurde, normalnie mam klamkę. Ja kurde, nie mogę. Z klamką to ja mogę lecieć na miachu. Ja teraz jestem prawdziwym gangsterem. I tak to się robi właśnie u nas na dzielni. Na ośce tak się robi. Okej, także teraz mogę się udać bezpiecznie właśnie do tego miasteczka i za chwilę zobaczymy co... O, wypróbujemy na krowie. Bek. Wow, kiedyś się uczyło, dlatego mam oko i mam po prostu talent do tego. Mam talent. Dobra, tego kurczaczka sobie...
Widzę tam jakiegoś golema, skąd on się tu wziął? O, a tutaj jacyś panowie sobie rozmawiają. Dzień dobry, co to za zbiegowisko? Co za zbiegowisko? A, kurczę, co mi się tutaj dzieje? Co za zbiegowisko, trzeba tutaj robić porządek, oni muszą wiedzieć, kto tu rządzi. Rozumiesz, kto tu rządzi? Ja tu rządzę! O kurde, twardy zawodnik. Twardy zawodnik. Kurczę, naboje wszystkie na ciebie zużyłem. Oż ty, kurczę, łajdaku. Siedź tu sobie. Dobra, muszę przejąć jakąś lepszą chatę, bo to jest za daleko. Ja tutaj gdzieś muszę mieszkać właśnie w okolicach centrum, bo tutaj będę się rozprawiał z tymi ludźmi. Dlatego może gdzieś sobie tutaj... O, tutaj na pewno nie będę mieszkał. Za mała miejscóweczka dla mnie. Tutaj. Dzień dobry. Już do widzenia. Ja tutaj przejmuję ten teren. Panowie, sorki. Ja tutaj będę musiał mieszkać, dlatego trzymajcie się, nara. Okej, mamy tutaj właśnie sadzonki. Pięknie. Będziemy mieli co jeść. Co tutaj mamy właśnie wyjście. Dobra. A tu drugie wyjście. Gdzie to wyjście prowadzi? Chwila. Dobra, dwa wyjścia. Okej. Okej, tutaj mogę sobie mieszkać bezproblemowo. No, na luziku, coś jest w skrzynce? Nie. Okej, także idę sobie tu, mam dwupiętrowe łóżko, tak jak w więzieniu, w celi tak miałem, tak samo. No kurde, to normalnie się będę czuł jak u siebie się będę czuł. Także wspaniale, odpocznę sobie trochę i za chwilę idę na miacho. Nom, nom, nom. Ale pyszne, kurcze, owocki sobie tutaj dorwałem. Nom, nom, nom. Ale pychotka. Ej, kim ty jesteś? Ej, z więzienia też zginąłeś? Kurczę, siema, mordo, ty, słuchaj. Siema, mordo. Jest taka sprawa, cynę dostałem, słuchaj, że tu mieszkasz, że się nowy właśnie więzień wprowadził. No jasne, że mieszkam, kurde, mordeczko, trzymaj tutaj szamkę, trzymaj zbrojkę, mam tu dla ciebie tutaj różne rzeczy. O, dzięki. Klamkę mam kumpli, też, ale... Kumpli z więzienia zawsze się szanuje, słuchaj, musimy trzymać sztamę razem ze sobą. No jasne. Musimy trzymać sztamę. Teraz przed chwilą widziałem tutaj jakichś gangusów tutaj się czaili i słuchaj, to byli bardzo groźni ludzie, dlatego, słuchaj, stary. Musimy zawsze trzymać dla mnie nie sobą. Ma groźnych ludzi. Słychać? Ja tu mam klamkę, mam tutaj kostkę i w ogóle mam hajsik, wszystko mam, wiesz, ja tu już jestem ustawiony w tej wiosce, ja się trochę ustawiłem, wiesz, teraz mieszkam tutaj, mam tutaj, zobacz, pole swoje, stary, to o nie kurczę. Są przelewki, to nie Ty, są przelewki. To jest... Przecież to są nielegalne pola, o kurcze, ty masz tu nielegalne uprawy, ale jaja, no, i nawet co? Na dole. Wszystko, o ja. Wszystko nielegalne, stary. Ale okazy, w ogóle dobre masz te okazy, ziom, kurcze, szacun wielki, masz u mnie w ogóle props dożywotni, stary. No kurcze, mordo, ty to jesteś gitem bez kitu, ci powiem, nie? Stary. No słuchaj, ty słuchaj, dobra, ja będę leciał ty, i pamiętaj. Czekaj, ktoś nas tam podsłuchuje, widzę jakiegoś Gdzie? Gienka. Dawaj Słuchaj, go. Bo ściany mają uszy, trzeba to załatwić. Dawaj tego Gienka, co? Dawaj go. Ściany mają uszy, czekaj. Pokaż, co potrafisz. On naprawdę podsłuchiwał. Patrz, co mam broń nawet o, dostałem. O kurde, zabrałem też masz policji. Klamę? Patrz, ja nie uwaga. Mogę. Czekaj, odsuń się, załaduję go. No. I uwaga. O kurde, nie no, dobrze to zrobiłeś. Ale widziałeś, jak dobrze strzelam, nauczyli mnie właśnie. Ty, przejmujemy tutaj jeszcze to, przejmujemy tutaj teren, tak, nie? Przejmujemy, ej, i wiesz co? Wiesz co? Będziemy haracz ściągać i będzie git. Dobra, stary, ja idę skończyć owocki jeszcze, bo tam mnie czekają, ty idziesz, gdzie ja teraz? Ja idę zająć się ekipą, bo tam widziałem paru kozaków, także idę się z nimi rozprawić i słuchaj, i będziemy w kontakcie na łączach. Dobra, jesteśmy na łączach, trzymaj się mordeczko, na razie. Yo, trzymaj się. Dobra, idę sobie tutaj dojeść te owocki jak najszybciej, podjem sobie tutaj. Ja się w sumie też szykuję, przyszykuję, chwila, tutaj coś myślałem, że tak to wyglądało, jakby tutaj cię coś piekło, ale to chyba jest tylko taki piecyk, to tak ładnie, fajnie ogrzewa w ogóle to jedzenie. Dobra, tutaj nie jedzenie, tylko ogólnie to pomieszczenie, ale są też pochodnie. Okej, tam widzę czerwoną pochodnię, to jest bardzo dziwne. Okej, zetnę sobie tutaj tylko te uprawy, schowam do skrzynki, tu może bym pozasadzał nowe czy coś, ale nie, na razie nie będę sadził, bo w ogóle bym poszedł zobaczyć, jak idzie właśnie temu mojemu ziomeczkowi. Może bym go znalazł, bym mu pomógł, tylko kurczę, ja też mam już splówkę, tylko nie mam już amunicji, to jest mój problem. Ale dobra, idziemy się rozejrzeć. Tak inkognito, wezmę sobie tutaj, będę tak szedł, jakby nigdy nic, po prostu jak zwykły ziomek sobie tak rozglądał się, może kogoś spotkam czy coś. Zobaczymy. Okej, także... O! Jej! Mam cię! Ty! Stój! Co ty robisz? Do góry, stój! To ty! Stój! Ej, oła! Stój, zostaw ja, mnie! Ja. Tak, to ja! I słuchaj, ej, i teraz cię z tobą też rozprawię, mam klamkę. Naprawdę! Ej, przestań! To, co zrobiłeś stój! Mi.
pod ścianę. To co mi zrobiłeś, słuchaj. Pod ścianę. Wiesz, mi zabrałeś, to teraz się z tą rozprawię. Policja. Pod ścianę policja powiedziałem. Policja mi dała klamkę specjalnie, żebym właśnie zajął się tobą. Pod ścianę powiedziałem, mnie ty stary nie obchodzisz. W ogóle już nie mieszkam w twoim domku, tam w tej kurcze zagrzybiałej w ogóle wieży. Ej, przestań do mnie strzelać, bo zaraz wyciągam kosę i zobaczysz. Ej, zostaw mnie, zostaw mnie. Wow, kurde, załatwiłem go. Ja, jak ja jestem siłacz, nawet nie wiedziałem w ogóle, że jestem taki silny. Ja nie mogę. Ja w ogóle, dobra, biorę w ogóle jego itemki. Nie, no to było naprawdę kozackie, co ja zrobiłem. Ja, ty kurczę golemie, co się patrzysz? Ty nic nie widziałeś jakby co, pamiętaj, nic nie widziałeś tutaj. I jakby coś, to wiesz, to masz mordeczko w ogóle, masz mordeczko, nic nikomu nie mówić. Okej, dobra, także... A ty co tutaj patrzysz? Co chcesz? Co z tymi oczami myślisz, że w ogóle mnie nastraszysz? O, mam siano, dać ci siano? Dobra, czekaj, dam ci siano. Będę dobry akurat dla ciebie, stary. Także idę tutaj do domku swojego. Okej, gdzie ja to siano miałem? A, mam tylko 12, to jednak ci nie dam. Jednak mu nie dam. Chodź tutaj! Ej, siema! Co zrobiłeś z moim kolesiem? Ej, jakim twoim kolesiem? Już po tobie! Ej, po tobie. Jakim kolesiem? Kolesiem a, zostaw mnie, mordeczko! To twój ziomeczek był? To był mój koleś, którego zniszczyłeś!